Siemanko, witam was w kolejnym z odcinków. Minął rok, odkąd założyłem kanał. Więc pogadamy troszeczkę na ten temat. Nowy sprzęt w garażu. Już jest naprawiony. Musicie mi wybaczyć, nie miałem czasu nagrywać odcinków z naprawy tego super sprzętu. Jest to jakiś kładzik chiński oklejony Yamaha, ale to nie jest Yamaha. Silnik 110 z jednym biegiem półautomatycznym. Po prostu daje się gazek w skuterze, nie? Jedzie. Nie ma wstecznego, po prostu takie dla młodszych dzieci. Co zrobiłem przy tym? Pewnie będą pytania w komentarzu, więc od razu odpowiem na to. Wymieniałem cylinder na nowy, regenerowałem głowicę, bo był krzywy, zawór skrzywił się. Gaźnik przerabiałem na inny korpus, bo było ssanie na linkę, a przerobiłem, żeby było ssanie na rękę. Co tu jeszcze zrobiłem? Ustawianie, standard, ustawianie gaźnika, ustawianie zaworów. Spawałem ramę, w paru miejscach było pęknięte. Regenerowałem tylny zacisk hamulcowy. No, po prostu taki serwis pełen tego kłada. Elektrykę też przerobiłem całkowicie na nową. Najkrócej jak się da wszystko, żeby to się już nie psuło. Po prostu najprościej jak się da zrobiłem i chodzi, i jeździ. Zaraz zobaczycie pewnie, a co ja się tam będę, przejadę się. No ale dobra, dokończymy temacik. Minął rok, odkąd założyłem kanał. O tym przypomniał mi jeden z widzów, wielkie dzięki. I co więcej na ten temat? Bardzo się cieszę, jest już ponad 6000 subskrypcji na kanale. Nie sądziłem, że będzie tyle. Naprawdę nie sądziłem, że będzie tyle tych subskrypcji. Że tak wam się spodoba to, co robię. Jest mi naprawdę miło, lubię czytać wasze komentarze. Oczywiście nie jestem człowiekiem nieomylnym. Możecie mnie poprawiać, jak się pomylę. Jak co, całe życie człowiek się uczy. No i cóż, nie? Z racji tego, że już tyle nabiło mi się subskrypcji, normalnie widzów przybyło i naprawdę postanowimy zrobić taki odcinek specjalny. Wyciągniemy sprzęt, o którym zapomnieliśmy, że w ogóle jest. Spróbuję go podrektować i się na nim przejedziemy. Dobra. Ale jak jesteś nowym widzem, możesz kanał zasubskrybować, będziesz na bieżąco. Ale jak już nie chcesz subskrybować kanału, to weź. Dobra, idę po sprzęcior. Zaraz przystawimy do tej Yamahy. Do tej Yamahy ten sprzęt przystawimy i będziemy próbować go zreanimować, odpalić, żeby to w ogóle, czy zobaczymy, czy to w ogóle będzie jeszcze jeździć. I oto jest on, ten super sprzęt. Trochę jest zakurzony. Stało to ładnych parę lat ukryte przed ludzkim okiem. Nie wiem, czy jakiekolwiek tu będą jeszcze hamulce i czy to w ogóle odpali. Niezbyt dobrze to wróży, ale to jest stacyjka. Stacyjki mi nie potrzeba. Łącznik jak w MRF-ie. Kurde, rolga schodzi. Coś tam linkę odbija. Przednie hamulce coś też nie za bardzo. Nie, to są tylne. Przednie są tu. Hamulce jak w rowerze. Normalnie aluminium całe skorodowane.
filtra powietrza w ogóle nie ma. Kurde, nie będę miał skąd założyć. Gaźnik cały uwalony. Membrany nie ma żadnej, z tego co widzę. No, trudno się mówić, trudno. Super kloś. Dobra, spróbujemy to uruchomić. Czy to w ogóle będzie chciało jeździć. Ale zanim do tego przystąpimy, to jest naprawdę sprzęt jest leciutki. Jedną ręką to ja sobie mogę tym rzucać. Nie wiem ile to waży. Nie wiem, 20 kilo. Coś koło tego. Ten tak samo nie jest za ciężki sprzęcik. Leciutki jak barszcz, ale waży pewnie z około plus minus 50 kg. Jest ramo duże. Dobra, spróbujemy odpalić to na krótko. Bo akumulator mój w ogóle nie trzyma. A tu jest akumulator właściciela. Dokłada. Miało być nowy akumulator, ale z tego co zauważyłem, to klema rozwalona. Nie powiem w co. Podepniemy. Będzie odcinek troszeczkę dłuższy. No ale cóż. Cóż można powiedzieć. No, widzę, że wam z muzyczką wam się odcinki spodobały. Spodobały się wam odcinki z muzyczką. Więc ten też, jak zauważyliście, też jest z muzyczką. No, podłączyłem się pod jamaszkę skutera. Tam jest jeszcze dobry akumulator, więc cóż, no dobra, czekaj. Jest kranik otwarty. Sanie jest na dół. Może odpali. Uwaga, testujemy. Pan NRF robił, więc musi palić. Na dotyk. Dobra. Odłączamy. Cyk. O. Ucieka. Lekko sprzęgło ciągnie, ale musiałem tak zrobić, bo już jest szczotki wytarte i ciężko jest wyregulować na szczotkach. Musi być tak. Nie chcę mi się kasku ubierać. O kurde. Ja pierdolę. Ale zapierdalamy. A kurde. A ulec mam po drugiej stronie. Wsteczny. Pip, pip, pip. I do przodu. Kurde, nie ma w ogóle. A, mało paliwa, słychać. Paliwa jest mało. Ale jeździ. Nie ma w ogóle zawieszenia, bo po prostu te amortyzatory to są naprawdę takie twarde, że szkoda gadać. Dobra, nie przedłużamy. I zabieramy się za tamten sprzęt. Myć go nie będę. No, musicie mi wybaczyć do filmu, nie opłaca się tego myć. Odnawiać też mi się go na razie nie chce. Zauważyłem, że tu kable są podgryzane, chyba przez myszy. Tak samo tutaj kabel ten od cewki co idzie. No, nowe przewody trzeba dać. Normalnie jeden syf. Zobaczymy, czy to w ogóle odpali. To jest główny problem.
z jakim się tutaj borykamy. Jakaś tam kompresja jest. Czyli jeszcze nie jest źle. Słychać, że jakaś tam kompresja jest. No dobra, ściągnąłem pokrywę. Niestety nie włączyłem nagrywania przez przypadek. Tu macie do gaszenia ten kabeleczek na wsuwce, o. Nim jak dotkniecie masy, odcina wam zapon. Takie bardzo proste gaszenie. Po prostu można przez ten kabel przepuścić przez wyłącznik zapłonu, tylko taki specyficzny wyłącznik zapłonu, i po prostu macie gaszenie na przycisk. Jak widzicie, może pewnie słyszycie. Kompresja jest, czyli już jest jakiś plus. Kompresja jest, więc jestem pełen nadziei, że uda nam się to odpalić na tym odcinku i się przejechać. No dobra, spróbuję odkręcić gaźnik, nie rozbierając ogólnie całego silnika, w sensie nie odkręcając go od tej płyty tutaj na dole. Mam nadzieję, że się to uda i jakoś to odkręcimy. Krzyżak na grzechotkę. Kolejna próba. Zwykły krzyżak. Jakiś naprawdę naćpany chyba człowiek musiał to projektować. No tak. Jednak trzeba będzie płytę odkręcić pod spodem. I wyjdę. Jeszcze to? Szkoda, gada. Odkręciłem śrubkę z przodu i z tyłu będę go odpadł. To się ma... Dawniej nie umiał spawać. No i gaśnik mamy wyciągnięty. Jak widać, wsteczka brudny. Mam nadzieję, że to nieco widać. Jak widzicie, troszeczkę gaźnik jeszcze ciszy, teraz go przedmucham jeszcze kompresorem. Dobra, to rozbieramy go na części, zobaczymy w chodku, co masz w środku. Gaśnik swoje po prostocie powala. Nie ma w ogóle żadnej regulacji dawki paliwowo-powietrznej. Tu się wszystko steruje tylko wyłącznie dyszami. Tu nie wiem, czy w ogóle się da jakoś ogólnie gaśnik wyregulować inaczej. To ja nic nie będę przestawiał. Zakładam to wszystko tak jak jest. Mam nadzieję, że to będzie działać. Przekonamy się, zobaczymy.
udało się trafić z tymi czterema. Kurwa, zapomniałem o tym. Kurwa, ma człowiek się musiał wkurwiać w tym tłumie. I nadzwyczaj super skomplikowana instalacja jest zrobiona. Może to będzie wyciągnę, żeby było widać. Tu jest guzik do gaszenia. Od niego wychodzą dwa kable. Jeden kabel zielony zrobiłem masę. Tak. Czyli przykręciłem po prostu gdzieś do obudowy, żeby była masa. A drugi kabel połączyłem razem z tym kabelkiem, co wam wcześniej pokazywałem, co wychodzi z cewki. I super skomplikowana instalacja jest zrobiona. Teraz muszę tylko wyczaić, kiedy jest włączony, a kiedy wyłączony, bo to zależy też. Nie wiem, zaraz sprawdzę. Po prostu odkręcę świecę. Odkręcę świecę, wsadzę ją do kapturka, przyłożę do cylindra i zacznę ciągnąć za szarpak, żeby sprawdzić, czy jest iskra. Jak nie będzie iskry, przełączę przełącznik na kierownicy w inną pozycję, w tą drugą pozycję, tak samo będę szarpał i prawdopodobnie w tej drugiej pozycji, jak nie będzie w pierwszej, będzie iskra i wtedy będę wiedział, kiedy jest włączony, a kiedy jest wyłączony i będziemy działać dalej. Iskra jest. Voila! I mamy podłączone. Widzimy się po krótkiej przerwie. Odpalać bez was nie chciałem. Zobaczymy, za którym razem to odpali. Aha, kurde, kranik cały czas był otwarty, mam nadzieję. Ale nie ma plamy pod spodem. Czyli paliwo nie wylatywało, jest dobrze. Dobra, teraz wam powiem mniej więcej, ile ten motor stoi, żebyście z sami to przeliczyli. Siostra dostała go na komunie. Na komunie dostała ten motocykl tego pocket bike'a. Potem po komunii tak jeździli z nim tak rok, dobry rok, dwa lata około. Rok, półtora roku jeździli na tym motorze, a potem poszedł na odstawkę, no i leżą. No, teraz siostra ma 18 lat, no i teraz możecie sobie policzyć, ile ten motorek stał sobie, leżał bezczynnie. Mam nadzieję, że odpali, no. Chociaż to jest Chińczyk, więc zbyt dużo bym się tam nie spodziewał, ale kompresja jest, iskra jest, gaźnik jest idealnie wyczyszczony, paliwo nalałem do 200, a pamiętajcie, to już jest 200, czyli mieszanka musi być, paliwo jest nalane, no i co, będziemy próbować to odpalać, pan MRF to robił, więc mam nadzieję, że to odpali. Palimy bestie. Zapłon jest włączony.
kable się niczego nie dotykają, kapturek jest podłączony, paliwo jest włączone. Próbujemy to otwarć. O kurde, nie ma w ogóle hamulców. No bo co działa? Jakby czasami odpaliło i chciało jechać do przodu, to lepiej hamulce trochę podciągnąć. U, bestia. Hamulce są po pieronie, ostre. Coś tam jest. Z jednej strony coś tam jest. Teraz pracuję, żeby było coś też z drugiej strony. Jakiś hamulec. Coś tam. Dobra, próbujemy dopalić. Bestia mruczy! Na lepszym oleju do silnika, do dwusuba. Ach, ten zapach dwusuba. O kurde, normalnie jak dawno nie niuchał. No, tam od KTM-a to tym iPolem truskawką śmierdzi, ale takim typowo dwusuwowym olejem zwykłym. Już dawno, dawno nie czułem. Ubieram kask i jedziemy na przejażdżkę. Hamulców nie ma, ale mam jeszcze trochę podeszwy pod butem, więc wyhamuję. Zapłon. Jadę kurwa po drodze. Zobaczymy ile to się zbiera. Jak to szybko jedzie. Może mnie nie zamkną tak szybko. Ja by to takim sprzętem to ucieszę. Nie mam się czego bać. No to polatane. Chcecie więcej odcinków z tego sprzętu od tu? Koniecznie musicie zostawić łapkę pod filmem, żebym to widział. To ewentualnie mam piaskarkę, wypiaskujemy ramo, wymalujemy wszystko od nowa.
podokręcamy śrubeczki, ponaprawiamy ten sprzęt. No, mam nadzieję, że do tego końca odcinka też dużo osób wytrwało. To ja wam dziękuję za wszystko. Mam nadzieję, że dotrwamy do kolejnej rocznicy otwarcia mojego kanału. Też myślę, że zrobię jakiś specjalny odcinek. Coś uruchomimy. A w zanadrzu mam jeszcze jeden sprzęt. Jeszcze mam jeden sprzęt, który mogę wyciągnąć, który nie był bardzo długo, przez ładnych parę lat, nieprzepalany. No i co? No i tyle. To my się żegnamy. Łapka pod filmem, subskrypcja kanału ma być wbita, a my się widzimy w kolejnym z odcinków. Zobaczymy, więc... Kurde, ziewa mi się. Więc na razie, do następnego. Hej! 3, 2, 1, go!